Nie czujcie się bezpieczni w naszym mieście. Nice Book Challenge. Czytasz, nominujesz. Kochani, pamiętacie taką zabawę internetową Ice Bucket Challenge? To taka zabawa, w której ludzie wylewają sobie na głowę wiadro z lodem lub wodą z lodem, która ma swój szlachetny cel. My proponujemy Wam wersję lokalną pod nazwą Nice Book Challenge, która również ma swoją szlachetną motywację. Naszym wyzwaniem dla Was będzie publiczne czytanie jakiegoś wybranego przez siebie fragmentu książki, nominując się do owego czytania wzajemnie. Kochani, bawcie się razem z nami. Wywołajmy lawinę czytających. Sprawmy, żeby ci, którzy nie będą nominowani, poczuli się zawiedzeni. A samo czytanie niech stanie się zabawnym, modnym pożytkiem. Jako autorzy tego projektu stwierdziliśmy, że skorzystamy z prawa, które nam przysługuje i nominowaliśmy pierwszą osobę, którą jest nasza szefowa. Także miejcie się na baczności. Do zobaczenia. Teodor Szacki nie mógł niestety udawać dłużej, że zajmuje go córka, widoki Sandomierza, spacery i poszukiwanie wiosny. Był niemiłosiernie, wyczerpująco niespokojny, rozedrgany, rozbity. Pasowało do niego każde słowo w każdym języku, o ile tylko wyrażało niepokój, który boleśnie odczuwał każdym fibrem swojej istoty. Niezależnie od tego, czy bawił się z córką, czy jadł, czy spał, czuł tylko jedną emocję i widział tylko jedną rzecz – twarz Wilczura. I słyszał tylko jedną rzecz – pan się myli, panie prokuratorze. Bzdura, pieprzona bzdura, nie może się mylić, bo wszystkie fakty, choć fantastyczne, idealnie do siebie pasują. Co z tego, że niecodzienne? Co z tego, że motyw wydumany? Z głupszych powodów ludzie mordowali, już Wilczur wie to lepiej od niego. Poza tym nikt mu nie zabrania mówić. Może wytłumaczyć, dlaczego się myli. Może udowodnić, gdzie był w czasie zabójstw. Może gadać bez końca. Opowiadać dotąd, aż zabraknie papieru w prokuraturze. Ale tego nie zrobi. Nie jest głupi. Pieprzony stary dziad. Szlak by to trafił. Zygmunt Miłoszewski, Ziarno Prawdy. Nominuję zastępcę burmistrza, pana Krzysztofa Kułakowskiego.